Pamiętasz nasz zakład? 30 za pasem, a ja o twoim ślubie coś nie słyszę. Mam 30 lat. Mam się przejmować głupim zakładem z liceum? Tak. Z żadnym nie byłam dłużej niż 2 lata, to jest rekord. Co ja mam ze sobą zrobić? Dołączyłem do filmu w tak najcudowniejszy sposób. Dostałem chyba SMS-a od reżyserki Weroniki Migon i spotkałem się. Spotkałem się z Weroniką, podziękowałem jej za zaufanie i dla mnie to jest bliski temat, w tym sensie, że ja rozumiem, ja znam wszystkie te postacie w tym filmie. Znam siebie, znam Janka. Nie mam faceta. Ślub za 2 tygodnie. Co ja im wszystkim robię? Może masz ochotę zostać? Zosia rusza w miasto swoją przyjaciółką i też spotyka swoją przeszłość. I nazbierało się trochę tych chłopaków u Zosi. Ja jestem dumny, że jestem jednym z nich. Dlaczego ty mnie wtedy zostawiłeś? Bo się zakochałem. Że chłopacy, faceci będą się bawić, tak, dlatego że to jest cudownie obserwować, jacy my fatalni jesteśmy. To jest cudownie obserwować jako widz, jacy jesteśmy beznadziejni, nudni, głupkowie bez dystansu. Ten polski facet jest, dzięki Bogu mamy piękne kobiety w Polsce i tu się nie podlizuje naprawdę nie do kamery, to nie jest słaby trik. Po prostu my faceci w Polsce jesteśmy tacy beznadziejni, a znowu kobiety nas rozpiściły i wy pozwoliliście, że jesteśmy tacy beznadziejni, ale naprawdę to jest cudownie, bo ja siedziałem i oglądałem ten film i tak myślałem, Jezus, nie no, dlaczego ona z nim była? Dlaczego była z nim? No nie no, z tym? I nawet, jak zobaczyłem siebie, to pomyślałem, nagle wszystko zrozumiałem, dlaczego można mieć taką złą opinię medialną jak ja. Naprawdę wszystko rozumiem. Działamy dwufazowo, szukamy faceta na ślub i rozliczamy się z przeszłością. Cześć. Cześć dziewczyno. Pójdź to tutaj bez ciebie. Ty to masz szczęście. Strzelił ci piorun. Miałeś narzeczonego geja, to się zapowiada bardzo ciekawie. Szanowni Państwo, to ze mną piękna Katarzyna Maciąg idzie do łóżka w filmie Facet niepotrzebny od zaraz, ale oprócz tego to zobaczycie mnie jako potencjalnego, wielkiego, nieodkrytego jeszcze, niewyszlifowanego diamenta aktorskiego na polskim rynku. Dumny jestem znowu. To w ogóle nie jest tak, jak ci się wydaje. Co chłopak, to gorszy.